To było nasze ogromne przeczucie, byliśmy do tego bardzo przygotowani. Braliśmy udział właśnie głównie z tym z Oskarem, ta nasza grupa, ten taki zespół charytatywny był to zaangażowany. Mieliśmy swój sektor. Nie było spotkania z papieżem, na to nie było czasu, ale byliśmy na Muchowcu. To było też ogromne przeżycie. Takie nie tylko religijne, ale też i polityczne, tak to wtedy było. Pamiętam w tej sekcji, gdzie byli pracownicy Uniwersytetu Śląskiego, a głównie no właśnie Solidarność, no, byliśmy poprzetykani różnymi agentami, bo pamiętam w pewnym momencie, jak papież wylądował, zresztą pogoda była fatalna, lało. Myśmy byli skąpani tym deszczem, stało się w błocie, bo ta woda tam, ziemia namiękła. No to było nieważne. Ktoś, papież jak wylądował, wszedł na ten wysoki ołtarz, który był bardzo wysoko i myśmy go, no, znaczy widziało się jego sylwetkę, to rozwinięto oczywiście transparenty Solidarności. No to potem takie tam jakieś mieszkowali, gdzie to było, gdzie to było? Kto to jest? Stary, co ty tu chcesz? Co ty tu w ogóle robisz? Także ludzie, ten tłum takiego człowieka natychmiast usuwał poza sektor. Ale to jest taka, powiedzmy sobie, jakaś tam wizja jakiejś tam rzeczy, ale w każdym razie dla nas to nas bardzo to samo jakoś jak wzmocniło i scaliło. To spotkanie właśnie tutaj w Katowice na Muchowcu. Naprawdę to było modlitwa, trwanie, ten milion ludzi stał, modlił się. No i te wszystkie właśnie. I wtedy myśmy się znów poczuli taką wspólnotą. To, że się pojawiły właśnie te sztandary z napisami Solidarność, czyli żyjemy. Wydawało się, że to wszystko nas tutaj zadeptano, że tak strasznie się boimy. Nie, nie, żyjemy. To znowu był taki dobry moment, no, takiego wiatru dla nas, prawda? Że jesteśmy, cały czas jesteśmy razem, mamy być razem.